Witam bardzo serdecznie. Przygotowałem robotyzację procesu dodawania napisów na YouTubie. Całość podzielona jest na cztery etapy. W pierwszym jest transkrypcja z wgranego na serwis YouTube filmu, aby spisać treść, jaka jest mówiona. Następnie dodawane są tłumaczenia na 5 języków. Drugi proces to wgranie tych tłumaczeń do YouTube'a pod edycją naszego filmu. Trzeci to przeniesienie plików SRT. I czwarty to jest wgranie plików SRT, czyli napisów z czasem do YouTube'a. No, pierwszy proces jest odpalony. To wszystko jest nagrane w czasie rzeczywistym. Tu na dole jest informacja, ile czasu proces trwa. Oczywiście dla potrzeb filmu jest to przyspieszone. Na pierwszym etapie, jak widać, pozyskuję swoją metodą opis i tytuł filmu. Następnie przechodzę na obszar do tłumaczenia. Ten jest tutaj Web API niewykorzystywany, ponieważ jest niewspierane. Dlatego tutaj posiłkuję się tłumaczem Google, który również dokonuje transkrypcji. Wszystko samo się dzieje. Film jest odpalany na YouTubie w edycji, czyli nie mamy tego problemu, że nam się włączą jakieś reklamy. Gdy już jest zgrany, to trzeba go podzielić na wersy. Do tego mam dedykowanego Excela. Po podziałce na wersy sam zmieniają się języki do tłumaczenia. Mam wybrane angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski. I jak widać, dosyć szybko przechodzi proces tłumaczenia. Dodatkowo też tłumaczy się tytuł oraz opis, który został wcześniej pobrany. I gdy już mamy te wszystkie tłumaczenia wykonane, to będziemy mogli przejść do kolejnego kroku. Jeżeli chodzi o robotyzację przeglądarki, trzeba dawać dosyć często czas na oczekiwanie, ponieważ potrafi się zaciąć i chcąc przejść do kolejnego kroku, nie wykona poprzedniego i mamy błąd. Tutaj dokonała się szybka zamiana wartości na zmienne, aby te zmienne teraz automatycznie wgrać pod postacią tłumaczeń do filmu. Takie żółte pola, co się zapalają, to po prostu jest to wskazane pole przy programowaniu robota, aby się uruchomiło, odpowiednia treść się wpisała, a w pola tutaj tłumaczenia wgrały się przetłumaczone treści. Już jest trzeci etap, czyli ta transkrypcja przetłumaczona na języki i podzielona na czasy, również automatycznie, jest zapisywana do plików SRT z nazwą filmu, do katalogu z kodem filmu, aby potem móc łatwo to jako zmienna użyć do wgrania już do YouTube'a. Cztery takie pliki możemy dać jedną nazwę filmu w ten sposób, albo dosyć dużo, przynajmniej 12-15 bez żadnego problemu na moim starym laptopie działa, a można i więcej. I ostatni etap to wgrywanie napisów w plikach SRT do naszego filmu. Również cały proces automatyczny. Pobierają się według zmiennych ścieżki, pliki i publikowana jest transkrypcja. Cały proces do filmu 4,5 minuty. Robot wykonał w około 30 minut, ponieważ są dawane czasy waitingu, aby komputer mógł dosyć dobrze wszystko zrobić. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w komentarzu można dać namiary, a pliki te są możliwe do podzielenia się.
jeżeli jakiś youtuber byłby zainteresowany robotem do automatyzacji jego napisów. I kolejne języki się dodają. Już mamy wszystko opublikowane i zapisane. Całkiem fajna sprawa. Witam bardzo serdecznie.